Siemano mordeczki, z tej strony Człowiek Artysta. Jestem dzisiaj na Ursynowie. Chciałem wam pokazać szkołę i murki, które są pokryte w graffiti. To co, żeby nie przedłużać, po prostu zaczynamy. Zobaczcie, tak wyglądają murki, które są w oddali. A ja zacznę może od tej szkoły, która znajduje się w tym miejscu. I zaczynamy, lecimy od pierwszych prac. Tutaj mamy Easy Mess Crew. Jeżeli chodzi o tą miejscówkę, już dosyć dawna chciałem ją skręcić, od dawna, ponieważ miejscówka jest dosyć stara, jeżeli chodzi o graffiti. Jest to naprawdę kultowa miejscówka. Z informacji, które dostałem, wiem, że nawet Molesta w swoich kawałkach nawijała, że siedzieli chłopaki na tych murkach na szkole, więc miejscówka jest naprawdę przednia. Zobaczcie, ile tego tam jest. Mam nadzieję, że mi bateria nie padnie. Zobaczcie, jakie dopracowane prace. Jestem tutaj, ponieważ kupowałem sobie deskorolkę tajwankę. Słuchajcie, za 20 zł wyczyniłem deskę. I postanowiłem tutaj przyjechać na Ursynów aż z Woli. My lecimy dalej, lecimy, słuchajcie, tutaj Elka jakaś jest, widzę. Więc lecimy, lecimy. I zaczynamy od tej akcji. W ogóle tę miejscówkę muszę wam powiedzieć, że podklepała mi mordeczka, która ogląda moje relacje. Dziękuję ci bardzo. W sumie widziałem o tej miejscówce wcześniej, ale po prostu najzwyczajniej o niej zapomniałem. W ogóle fajnie jest kręcić tak spontaniczne relacje. Jak do tej pory wychodzi mi to. Napiszcie, co o tym myślicie. Kurde, naprawdę piździ, aż mi w łapę zachodzi. Zobaczcie, tu mamy taką mini rampę. Tu w ogóle jest, zobaczcie, szkoła jazdy. A tam mam skitraną deskorolkę z tyłu, w tych krzakach. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zawali. Oker. Demtek, widziałem olbrzymie tagi u mnie na Woli. Mega wielkie. Bo ta praca bardzo mi się podoba. Naprawdę. I wracamy. Co do deskorolek, które zbieram, robię na nich kolaże. Chciałbym zrobić też taką indywidualną wystawę swoich kolaży. Już mam bardzo dużo prac i sobie pomyślałem, że po co mam robić tylko pracę na kartonach i płótnach, jak mogę po prostu robić też na deskorolkach. Więc jak widzicie, cały czas coś robię, zbieram płyty na wystawy graffiti, sam rozkminiam jakieś tam kolaże, więc cały czas coś u mnie się dzieje. Zobaczcie, tutaj mamy materac, ktoś sobie kimał chyba. A tak oto wygląda tył tej szkoły. Tu mamy chyba korty tenisowe. Może zrobimy zbliżenie też tych wrzutów, które tam są, słuchajcie. Ja już tam nie będę
może atakował. Tam jest na górze chyba na daszku WHM. A my idziemy, słuchajcie, w to otomanie. No, wracając do sztuki, więc no, staram się tworzyć cały czas. Z tego, co mi też piszecie, też dużo z was osób tworzy, bo wiem o tym, że nie tylko osoby, które tworzą graffiti mnie oglądają, są osoby, które zajmują się też innymi dziedzinami sztuki, więc bardzo mi miło, że oglądacie moje relacje. Dobra, słuchajcie, a tam w ogóle jest Arena Ursynów, na której są organizowane różne wydarzenia sportowe, jak i jakieś bankiety, jakieś takie dziwne akcje. Trochę trzęsie, bo tutaj jest trochę nierówno, ale to nic nie szkodzi, słuchajcie, moi drodzy. Trochę będzie mi piździło, żeby wrócić z powrotem na wolę rowerem. No, ale trudno, dam radę. Jeszcze z deskorolką. I muszę się, słuchajcie, streszczać, ponieważ ładna mi bateria i mam tylko 5% ładunku. Ale dużo już, słuchajcie, moi drodzy, nie zostało. Więc mam nadzieję, że uda mi się jakoś tą relację doprowadzić do końca. No co, nie przygotowałem się niestety. Nie spodziewałem się, że będę kręcił akcję dzisiaj. A to jednak. Zobaczcie, jaki charakter. No a tutaj oczywiście ktoś się wyżył i zamalował ziomusia. A koleś robi naprawdę niezłe prace. Powiem wam, zobaczcie, kurde, Blade'a też ktoś pojechał. No to więc nieładnie trochę. Kogoś poleciało, ale widzę, że jakieś dzieciaki, ponieważ tutaj jest nawet KSP, więc wydaje mi się, że to jakieś gówniarze zrobiły. Nokia, tak, zobaczcie. Kiedyś widziałem taki graffiti Free Nokia gdzieś w lesie kabackim koło lasu kabackiego. Sorry za te trzęsienie ziemi. O, i mamy merda tutaj, zobaczcie, nawet HXM. Pozdro, mordo. I tak to, słuchajcie, wygląda. Udało mi się. Tam jeszcze są jakieś wrzuty, ale nie będę już tam przechodził, więc zrobię wam tylko zbliżenie. Nie mam najlepszego zooma, jak to bywa w telefonach. I tak to wygląda. Tam jeszcze macie, zobaczcie, basen. Tak to wygląda w całości. Słuchajcie, dziękuję, że ze mną byliście. Pozdrawiam wam z was z Ursynowa. Trzymajcie się, mordeczki. Elo. Każdy, kto jeździł na deskorolce, wie, że to totalny old school. Mi posłuży jako podobrazie do malowania i tworzenia kolaży, wycinania, dziergania i innych akcji.